Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy na tym, że znaleźliśmy ciało Sayaki, tak więc myślę, że teraz będziemy musieli się dowiedzieć, kto zabił naszą waifu, że tak powiem. No, chyba waifu możemy ją nazwać. Zresztą, kochani, zauważyłem, że Danganronpa ma strasznie słabe wyświetlenia, naprawdę koszmarne. W tej chwili jest 24 godziny po odcinku siódmym. Siódmym chyba. Jest zero wyświetleń, więc jest tragedia. Zastanawiam się nadal, czy by nie nagrać, nie wiem, od razu trójki, bo widzę, że trójki dosyć nie ma na kanale żadnym, praktycznie jeżeli chodzi o polski, ale to by było bardzo dużo tłumaczenia i tak, no, mam w sumie zagwozdkę. No dobra, no ale przynajmniej dokończmy tą jedynkę. Kiedy otworzyłem oczy, ujrzałem ogromny sufit. Gdzieś już go widziałem. Kiedy podniosłem się i usiadłem na podłodze, zauważyłem, jak wszyscy się na mnie gapią. Tych ludzi również gdzieś już widziałem. A, nareszcie się obudziłeś. Wszystko dobrze? To nie czas na wylegiwanie. Ruszaj dupę. A? Stary, byłeś nieprzytomny. Musiałem cię tu przynieść. Gogo. Nie dziwię się, że zemdlałeś, zważywszy na to, co się właśnie stało. Co się stało? Ej, wszystko dobrze? Czyli to nie był sen? To, co widziałem, było prawdziwe? Tak, to stało się naprawdę. Sayaka nie żyje. Przez moje ciało przeszło potworne uczucie rozpaczy. Nie mogłem stać w miejscu. Musiałem pobiec i sprawdzić, czy to nie jest jakiś żart. A ty gdzie się wybierasz? Muszę ją zobaczyć. Muszę zobaczyć, czy Sayaka naprawdę... Możesz sprawdzić drugi, trzeci, a nawet i setny raz. To jednak nie zmienia faktu, że ona nie żyje. Nie! Muszę to sprawdzić, muszę! Słuchaj mnie, gościu! Nie rozumiesz, że ona już nie żyje? Po kiego masz tam iść? A po co mam tutaj siedzieć? Znaczy, dlaczego wszyscy przyszliśmy do sali gimnastycznej akurat w tak okropnym momencie? Nasza przyjaciółka, Sayaka, ona... Ona nie żyje. Nie żyje. Kiedy to powiedziałem, poczułem nagły ból w klatce piersiowej. Zrozumiałem wtedy, że ją straciłem. Odczytaj. Nikt z nas również nie chce tutaj siedzieć. No to... Dlaczego tutaj siedzicie? Nie powinno być to oczywiste. Monokuma kazał nam tutaj przyjść. Cóż, nie mów o tym w taki sposób. Wszyscy protestowaliśmy. Mieliśmy zostać przy Sayace i zrobić coś z jej ciałem. Ale... Przekonałem ich do przyjścia tutaj. Teraz powinniśmy się słuchać Monokumy. Jesteśmy jego więźniami, prawda? Zdziwianie mu się to nie jest dobry pomysł. Nie ma potrzeby, żeby więcej ludzi zginęło. Dlaczego mamy go słuchać? Przecież to oczywiste, że to on zabił Sayakę. Nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego. Jeśli nie wierzysz, to wsadź sobie palec w oko. Znowu on. Ano nie. Wyjątkiem jest, jeśli ktoś złamie jedną ze szkolnych zasad. W innym wypadku nie ma mowy, że to ja zabiłem. Mogę wam obiecać, że nigdy nie zrobię niczego, co wyda się sprzeczne z waszym szkolnym życiem. W końcu nie każdy co roku dostaje nagrodę trzymania się misiady numer jeden. Więc kto to zrobił? Kto ją zabił? Maga, maga! Znacie już odpowiedź. Osoba, która pozbawiła Sayakę życia, to ktoś z was? Nikt nie skomentował słów Monokumy. Jeden z nas zabił Sayakę? Nie bądź głupi, to nie może być prawda. Ale, ale... O co wam chodzi? Co to za buzie? Wyglądacie, jakbyście oglądali swój ulubiony serial, który niespodziewanie się skończył na 53. odcinku. Nie pamiętacie już, co się wiąże ze śmiercią Sayaki? Ktoś z was zda szkołę! Kto
ktoś po prostu przestrzegał zasad. Nic w tym złego. Kłamiesz, co nie? Oczywiście, że kłamie. Mówię wam, to on ją zabił. Nic z tego, sreczki. To ktoś z was ją zabił na śmierć. Gdyby była taka możliwość, ten, który zabił, mógłby potwierdzić moje słowa. Co? Bez zbędnego zastanowienia spojrzałem na resztę. Wszyscy mieli wypisaną taką samą minę. Spoglądaliśmy się na siebie nawzajem, a w naszych spojrzeniach zachował się ten sam obraz strachu i konfuzji. Ty tak na poważnie? Ktoś zabił kogoś! To niesamowite, do czego niektóre osoby są zdolne. No nie mów mi, że wierzysz w jego gadanie. Dość tego. Zanim cokolwiek zrobimy, chciałbym o coś zapytać tego wypchanego zwierzaka. Jeżeli jeden z nas naprawdę zabił Sayakę, to oznacza, że ukończył tę szkołę. Mam rację? Co? Oj. Nie zgrywaj, kretyna. To nam powiedziałeś, czyż nie? Jeśli ktoś zabije jednego z nas, będzie mógł stąd wyjść. No i z czego ty się tak śmiejesz? Ponieważ... Naiwni jesteście, tacy naiwni! Naprawdę myślałeś, że to będzie takie proste? Że zabijesz kogoś tak, o, a potem zwyczajnie otworzę dla ciebie wyjście? Jeśli tak, to jesteś super naiwny. Diabelsko super naiwny. Jesteś ostatecznym naiwniakiem. Oczywiście, to nie jest koniec. Prawdziwa zabawa dopiero się zacznie. Prawdziwa zabawa? Jesteście gotowi? Pozwólcie mi więc wyjaśnić drugą część zasady, która dotyczy ukończenia szkoły. Tak jak powiedziałem wcześniej, musicie zabić kogoś, żeby stąd wyjść. Jednakże... nawet jeśli się wam uda kogoś zamordować, to musicie dostosować się do drugiej części zasady. Odnosisz się do zasady numer 6, którą możemy znaleźć w szkolnym regulaminie. Każdy, kto zabije innego ucznia bądź kilku uczniów, a ciało zabitej ofiary zostaje odkryte, staje się winny i otrzymuje szansę do zakończenia szkoły. Wspomniałeś właśnie o tej zasadzie, nieprawdaż? Bingo! Nie możecie po prostu kogoś zabić. Musicie się jeszcze z tym uporać. To z kolei oznacza, że potrzebujemy systemu, który pozwoli nam na ocenianie, czy udało się to osiągnąć, czy też wręcz przeciwnie. Tak więc niedługo po morderstwie rozpocznie się rozprawa klasowa. Rozprawa klasowa? Dokładnie. Zazwyczaj zaczyna się po kilku godzinach od morderstwa. Czasami wcześniej, jeśli mamy taki kaprys. Wszyscy zostają zebrani w kółeczku, wliczając w to morderce, który popełnił ten haniebny czyn. Wszyscy uczniowie zostaną wciągnięci w niesamowitą, ogromną, wspaniałą, kochaną przez wszystkich debatę. Podczas rozprawy musicie zaprezentować wasze argumenty, którymi wskażecie, kto waszym zdaniem zabił. Kiedy wszystko się nareszcie skończy, o wyniku zadecyduje znane wszystkim głosowanie. Jeśli wasza odpowiedź będzie dobra... Tylko ten, który zaprzestał porządku w waszej społeczności, zostanie poddany karze. Reszta zaś wróci do spokojnego i wspólnego życia. Jednakże, jeśli wybierzecie źle... Nokotta shiro zeyin ga oshi oki sarete shimaimasu.
Przeżyje tylko ten, który dopuścił się morderstwa. Reszta zostanie poddana karze. To oczywiście oznacza, że wasze szkolne życie dobiegnie końca. To wszystko, jeżeli chodzi o wstępne zasady rozpraw klasowych. Na czym polega ta kara, o której wspomniałeś? Mówiąc wprost, chodzi o egzekucję. Egzekucję? A co masz na myśli, mówiąc egzekucję? Egzekucja to egzekucja. Egzekucja. Ten kisy de byli byli. Moku masy de moku moku. Hurricane nanciarari. Harada ga baratari. Jacy dają. Krzesło elektryczne, bzyt bzyt. Trujący gaz, kaszlu kaszlu. Rozszarpanie niczym papierowy samolocik w huraganie. Żeby się upewnić, jeśli odgadniemy, kto jest mordercą, tylko on umrze. Kiedy zagłosujemy źle, reszta z nas umrze przez egzekucję? Jaka z ciebie mądra małpka. Naprawdę jestem pewien, że nikt tego jeszcze nie pojął. Twoje wyjaśnienie było bardzo dla nas potrzebne. Z tego co pamiętam, świat zewnętrzny nazywa takich ludzi jak ty kapitanami oczywistymi albo Sherlockami. Mam nadzieję, że tak szybko dojdziesz do tego, kto zabił waszą przyjaciółkę. Tylko zastanów się przed tym trudnym wyborem. Wasze życie od tego zależą. Dobra, dodam na wszelki wypadek zasadę, żebyście o niej nie zapomnieli. Nowa zasada została dodana do regulaminu. Co to? Ila, poczekaj chwilę. Jesteś szurnięty, wiesz o tym? Rozprawa klasowa? Co to ma znaczyć do cholery? Nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mam marnować swój cenny czas, żeby szukać jakiegoś mordercy? Słucham? Chcesz powiedzieć, że nie masz zamiaru przestrzegać zasad? Tylko kara może zmyć ten grzech. Jaka kara? No nie wiem, mogę cię na przykład wrzucić do więzienia, gdzie nikt nie będzie miał dostępu. Zamknij się do diabła. Mów co chcesz, ja nie zmienię zdania. Nie bądź taka samolubna. To ty jesteś samolubny. Zabijaj kogo chcesz. Twoja zabawa nie ma nic wspólnego ze mną. O nie. Jaka straszna potworzyca stoi właśnie przede mną. Stęzę się ze strachu. Ale ja się nie poddam. To nie w moim stylu. Jeśli chcesz stąd wyjść, musisz najpierw pozbyć się dyrektora. Nie potraktowałem słów Monokumy na poważnie. Wręcz przeciwnie, brzmiało to jak jakiś żart. Junko jednak pomyślała inaczej. Dobrze się teraz bawisz? A ty? A? Jakiekolwiek oznaki przemocy wobec dyrektora Monokumy są permanentnie zakazane. Naruszyłaś szkolny regulamin. Pora na moje potężne zaklęcie. Pomóżcie mi, boskie włócznie Gungira! To nie tak... miało... Dlaczego? Ja... Nagle Junko otworzyła oczy szeroko. I tam, gdzie stała,
Tam padła i już nigdy się nie ruszyła. Sodo! Nie mogę w to uwierzyć. To musi być sen. Ale co? Proszę bardzo, dotrzymałem swojego słowa. Nie chciałem tego robić, wiecie? Zabójstwo tej dziewoli to tylko niepotrzebny stres dla reszty niewinnych uczniów. Nie miałem jednak innego wyboru. Musiałem wam pokazać, co się dzieje z ludźmi, którzy nie przestrzegają regulaminu. Wszyscy już to zakodowali do swoich pustych umów? Ukłachunki dają? Teraz widzicie, jak bardzo jestem poważny. Przeciwstawcie się mi, a zastrzelę was, rozsadzę, spalę żywcem, zdezintegruję i takie tam. Co na chuj narita go na katara? Umarała! Jeśli nie chcecie tak skończyć, to lepiej przestrzegajcie szkolnego regulaminu. Ciało członku leżało przebite kilkoma włóczniami. Po chwili z jej ciała zaczęła cieknąć przerażająca ogromna ilość krwi. Był pierwszy raz, kiedy widziałem czyjąś śmierć na własne oczy. Nikt nie mógł się pogodzić z faktem, że Junko, która była jeszcze przed chwilą naszą przyjaciółką, leży teraz martwa. Została zabita. Nie. Została zamordowana z zimną krwią. To właśnie jest koniec żartu, a początek koszmaru. No nie! Co to za miny? Czy wy naprawdę przejmujecie się głupią nastolatką, która nie widziała nic więcej prócz czubka własnego nosa? Ona nie żyje. Ot, koniec pieśni. Tego właśnie chciała. Mogliście się tego spodziewać. Na pewno bardziej niż końca świata, czy coś w tym stylu. W końcu każdy kiedyś umrze, co nie? To nie jest jakaś gra, gdzie macie supermoce. Jeśli ktoś z was umrze, to umiera naprawdę. Taka jest właśnie rzeczywistość. Dlaczego ją zabiłeś? Nie powiedziałeś, że zamkniesz ją w więzieniu czy coś w tym stylu? Zmieniłem zdanie. Nie, ty planowałeś ją zabić od początku. Zabić ją od początku? Nie, bądź głupia, nawet jej nie znałem. A może wręcz przeciwnie, odnoszę wrażenie, że widziałem jej twarzyczkę gdzieś indziej. W sumie, jakie to ma teraz znaczenie? Nie żyje? To nie żyje, po co to drążyć? A, dobra, pora zmienić temat. Mam dla was coś, co pomoże wam odnaleźć sprawcę. To dokument, w którym umieściłem wszystkie informacje na temat ofiary. Pozwoliłem sobie to nazwać... Lik Monokumy. Jeśli chcecie obejrzeć ciało osobiście, to możecie to robić do momentu rozpoczęcia rozprawy. W pliku zebrałem wszystko, do czego zdołałem dojść. Nie jestem tym ekspertem, dlatego daję wam wolną rękę. Skąd zebrałeś informacje o ciele, zapytacie? No, to wszystko dzięki moim kamerom, które działają całą dobę 7 dni w tygodniu, wliczając nawet niedzielę handlową. Czyli wiesz, kto zabił Sayakę? Oczywiście, że wiem. Gdybym nie wiedział, wyrok podczas rozprawy nie byłby dokładny, czyż nie? Co? Racja. Sędzia musi być w stanie podjąć prawidłową decyzję. Jest to w jakiś sposób pocieszające. Dobrze, więc zacznijcie swoje śledztwo. Spróbujcie włożyć w to jak najwięcej swojego wysiłku. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam wszystkim szczęścia podczas poszukiwań. Innymi słowy, do roboty! Widzimy się na rozprawie klasowej, moje cukiereczki. I tak jak stał, tak zniknął z naszych oczu. Monokuma wyparował, zostawiając nas z ogromem pytań, na które chciałbym otrzymać odpowiedź. Ciało Junko nadal leżało na podłodze, ciągle ociekając krwią.
Kto wie, ile już minęło czasu. Nikt nawet nie śmiał się odezwać. To oczywiście przez śmierć Junko i Sayaki. To jednak nie wszystko. Musimy się jeszcze dowiedzieć, przez kogo nie żyją. Jeśli nie dowiemy się, kto to zrobił, wszyscy zgromadzeni zostaną zabici. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której każdy spoglądał na resztę z podejrzeniem wypisanym na twarzy. Nie mogłem sobie wyobrazić gorszej sytuacji. Nawet teraz czułem się jak w jakimś filmie. Nie. To nie jest dobry moment na rozpaczanie. Najgorsze, co możemy teraz zrobić, to stracić wszelką wiarę w nasze umiejętności. Utrata tej wiary może doprowadzić nas do katastrofy. To? Współpraca jest w tym momencie absolutnie kluczowa. To, z kim zaczniecie swoją współpracę, zależy tylko i wyłącznie od was samych. Kontynuowanie dyskusji nad ciałem zabitej z pewnością nie pchnie sprawy w dalszym kierunku. Twoje gadanie jest po prostu... Ileż jeszcze razy mam to powtarzać? Każdy, kto nie da rady z postawionym problemem, umrze. Śmierć to jedynie forma kary dla jednostek, które nie są w stanie się przystosować do postawionych zasad. Jeśli nie dasz rady, możesz winić tylko samą siebie. Jak możesz mówić coś takiego? Zwłaszcza po tym, co się przed chwilą stało. Skupcie się. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest odnalezienie mordercy. Jeśli tego nie zrobimy, wszyscy tutaj umrą. Ona ma rację. Powinniśmy rozpocząć śledztwo. Tak czy inaczej, nie możemy uciec od tej sytuacji, więc lepiej będzie, jeśli zaczniemy. Wygląda na to, że nie mamy innego wyboru. Bierzmy się do roboty, dobrze? Nie ma opcji, że dam się zabić temu miśkowi. Karwasz twarz, lećmy z tym koksem. Musimy to zrobić. Wszyscy powtarzali sobie to zdanie w głowie. Używali tych słów niczym mantry, żeby dodać sobie siłę. Mimo wszystko, mają rację. Musimy to w końcu zrobić. Nieważne jak bardzo nie chcemy tego robić, nie mamy innego wyboru. Jeśli od tego zależą nasze życia, to musimy stawić temu czoła. Poza tym, jest jeszcze jeden powód. Muszę się dowiedzieć, dlaczego Sayaka umarła. Dlaczego to musiała być ona? Okropnie się będę czuł z odpowiedzią na to pytanie, ale muszę to wiedzieć. W przeciwnym razie nigdy nie zaakceptuję jej śmierci. Właśnie dlatego nie mam innego wyboru. Muszę się dowiedzieć prawdy. Dobra, moi drodzy, mamy teraz tryby detektywa chyba, z tego co widzę. Zobaczmy na ciało Junko. Położyłem swoją dłoń na martwym ciele Junko. Sprawdziłem jej puls, czy oddycha. Tak jak robi się to w filmach, ale... Ona naprawdę nie żyje. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu odeszła. Nie mam pojęcia, po co w ogóle sprawdzasz, czy ona żyje. Już z daleka widać, że nie. Szczerze mówiąc, byłbym zdziwiony, gdyby przeżyła coś takiego. A? Ila. Chwila, poczekajcie moment. Ona naprawdę nie żyje, czyli... To wszystko, co miało teraz miejsce, było tak na serio? To nie był jakiś żart czy telenowela? Niech ktoś mnie uratuje, wypuśćcie mnie! Pomocy, potrzebuję pomocy! Ty naprawdę dopiero teraz to popojąłeś? Oj, Hiro. Hiro. Dobra. To pierwszego może albo pierwszą. A może to ty zrobiłeś? Mondo Owada. To naprawdę się dzieje? Kurwa, pierdolę tego chuju misia. Nie. Zanim zaczniemy dochodzenie w sprawie zabójstwa Sayaki, musimy zdecydować, kto zostanie na scenie zbrodni. Co masz na myśli? Chcesz postawić kogoś na warcie, żeby nikt nie mógł przeszkadzać w śledztwie. Mam rację? Weźcie pod uwagę, że morderca mógł pozbyć się dowodów zbrodni. Wszakże to naprawdę proste. Dam radę, nawet jeśli morderca się czegoś pozbył. I tak nie lubię myśleć, więc brak dowodów mi nie przeszkadza.
Po prostu chcę się dowiedzieć, który chuj zabił tę dziewczynę. Okej, możemy dać Mondo dostęp do sceny zbrodni. Cóż, nie. Może nie możemy go zostawić go samego. Co kurwa? A to niby dlaczego? Tamary. Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? To chyba oczywiste. Jeśli tutaj ją zabiłeś, to co byś zrobił? Zgłaszając się na wartę, możesz spokojnie pozbyć się wszystkich dowodów. No, że niby co? Pierdol się! No, Rabo. Mogę dołączyć do warty. To powinno rozwiązać wasz problem. O, tryb kop z takimi siłaczami jak wy. Wasze staty sięgają zenitu. Jesteście totalnie OP. Ja i Mondo nie będziemy w stanie pomóc podczas śledztwa. Mam nadzieję, że dacie sobie radę bez nas. Demu. Nadal przechodzą przeze mnie ciarki, ale spróbuję. Dobra, to już mamy Mondo zajczonego, mamy Kirigiri również zajczoną. To może Aoshina. O, nienawidzę o tym myśleć, ale nie mam wyboru. Musimy odkryć, kto to mógł zrobić. W przeciwnym razie wszyscy umrzemy. O? W końcu to zauważyliście. A? Że niby co zauważyliśmy? Przeczytałam plik Monokumy, który otrzymaliśmy. W treści tego dokumentu zauważyłam dość oczywistą informację, ale i ciekawą zarazem. No, co masz na myśli? Czytając zawartość pliku, czego możemy się dowiedzieć? Gdzie umarła Sayaka? Parafrazując, dziewczę umarło w pokoju Makoto. O, ona ma rację. A więc mordercą jest? Czułem przeszywający wzrok na moim ciele. Poczekajcie momencik, mylicie się. Zamieniłem się z nią pokojami. Tylko na jedną noc. Zrobiłem to, ponieważ Sayaka była przerażona. Uważasz, że powinniśmy uwierzyć w twoją bajeczkę? Gadaj, jak było naprawdę. Wszyscy patrzyli na mnie. To było okropne uczucie. Przez chwilę nawet ja sam czułem się podejrzany. Strach ten przerodził się w ogromny stres. Czy naprawdę wszyscy uważają mnie za winnego? Skończyliśmy dyskutować? Powinniśmy rozpocząć śledztwo. Proponuję się rozdzielić. Musimy dotrzeć do sedna sprawy i dowiedzieć się, kto zabił Sayakę. Będziemy zbierać wskazówki, które pomogą nam skonstruować argumenty pozwalające podjąć ostateczną decyzję. Jeśli się pomylimy... Cóż, chyba nie muszę tego powtarzać. Musiro. A, dokładnie. Nie musisz. Życzę wszystkim szczęścia. Kyoko w pośpiechu opuściła salę gimnastyczną. Ja również pójdę. Zanim to do nas dotarło, Byakuya poszedł w środek Kyoko i wyszedł z sali gimnastycznej. Jestem na warcie, co nie? Powinienem być na scenie zbrodni. A, masz rację, Mondo. Chcę wam tylko coś powiedzieć. Jeśli ten skurwysyn, który zabił Sayaka, jest w tym pomieszczeniu i myśli o zniszczeniu dowodów, to niech lepiej tego nie robi. Odkryję prawdę i w dupie mam tę rozprawę. Rozpierdolę łeb temu, który to zrobił. Mówię poważnie. Rozjebie go. Mając na uwadze słowa Mondo, obserwowałem, jak wychodzi razem z Sakurą. Ale wiecie, że nie jesteśmy detektywami? Zamierzamy tak po prostu robić śledztwo? Co mamy zrobić na początku? To tak naprawdę to... Nie musimy robić żadnego śledztwa. Wiadomo, kto zabił Sayakę. Co sugerujesz? Ty ją zabiłeś. Przecież powiedziałem, że to nie byłem ja. Nie zbliżaj się do mnie. Teraz chcesz zabić i mnie? Chyba jednak podejmę śledztwo. Nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, czy Makoto jest winny. To prawda, możemy nawet zacząć śledztwo tylko po to, żeby się nie nudzić. Nawet gdybym chciała pomóc, to nie jestem w stanie. Chwila, dlaczego nie? Nienawidzę widoku krwi. Wystarczy, że raz na nią spojrzę i mdleję. Dobra, nieważne, i tak wątpię, że ktoś chciałby twojej pomocy. Dobra, spadam stąd. Czekaj, nie idź jeszcze. Musisz mi wysłuchać.
Nikt mnie nie chciał słuchać. Wszyscy wyszli z sali gimnastycznej. Każdy był przekonany, że to ja zabiłem Sayakę. Co jeśli wszyscy na mnie zagłosują? Co się wtedy stanie, jeśli wybiorą złą osobę? Dlaczego wszyscy podejrzewają akurat mnie? Muszę coś z tym zrobić. W przeciwnym razie wszyscy. Egzekucja, to egzekucja. Egzekucja. Krzesło elektryczne, bzyt, trujący gaz, kaszlu, rozszarpanie niczym papierowy samolocik w huraganie. Nie mogę na to pozwolić. Monokuma nie może z nami wygrać. Wystarczy, że dowiem się, kto zabił Sayakę. Śledztwo. Pierw powinienem przejrzeć plik Monokumy, który dostaliśmy przed chwilą. Ofiarą jest Sayaka Maizono. Czas zgonu szacuje się na około 1:30 w nocy. Ciało zostało znalezione w pokoju Makoto, w akademiku. Wszystkie dowody wskazują na to, że morderstwo miało miejsce w łazience. Powodem śmierci było dźgnięcie nożem w brzuch. Na prawym nadgarstku ofiary widać śladowe ilości obrażeń. Nadgarstek ten uległ złamaniu. Nie mam innego wyboru. Muszę dowiedzieć się, kto zabił Sayakę. Muszę odkryć prawdę. Zrobię to, aby wszyscy przeżyli. Oraz dla samej Sayaki. Muszę odkryć, kto jest mordercą. Plik Monokumy 1 został dodany do naboi prawdy w swoim handbooku. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.